Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Farm moi drodzy, a my mamy kolejny ciekawy temat, mianowicie wpływ pór roku na rozmnażanie się krewetek. Słuchajcie z racji na to, że parę ladius się zajmują krewetkami, to naszły mnie teraz jako, że się zaczyna wiosna pewne obserwacje. A więc, że krewetki niejako w zakresie rozrodczym są zwierzętami troszkę sezonowymi. Na tym filmie Wam pokażę troszkę moich pintosów jako tło do naszej rozmowy. Natomiast już na wstępie pewnie widzicie samicę, która macha heliopodami, czyli tymi dolnymi kończynami. I jak widzicie tymi tylnymi małymi nóżkami, jak widzicie, z tych heliopodów wystają jajeczka. Co to oznacza? To oznacza, że w moich zbiornikach, i to zaobserwowałem na farmie, w większości zbiorników, mojej mili, zaczął się okres godowy i kupa naprawdę kupa krewetek zajeczkowała. I wydaje mi się że mogę powiedzieć spokojnie, że sytuacja mocno się zmieniła w porównaniu do tego, co się działo na zimę. Ponieważ na zimę, czy w zimę, okej, okay, miałem samice z jajkami, ale nie miałem takiego wysypu. Teraz praktycznie w każdym moim zbiorniku widzę samice goniące z jajkami i widzę, że ten okres rozroczy się na grubo zaczął. A tak naprawdę, słuchajcie moi drodzy, w, moi, w zasadzie to zjawisko obserwuję już od dłuższego czasu. Tak naprawdę, okresy wiosenne to były okresy, w których miałem jakieś tam mocniejsze ruchy w akwarium, tak samo w lato i gdzieś na jesień to się powoli zaczynało kończyć. Na początku myślałem, że jest to kwestia związana z parametrami wody. Ja też mam jakieś tam metody, żeby mobilizować krewetki do rozrodu. Jest parę takich rzeczy, które mogą zadziałać. Między innymi dodawanie takiego mleczka, które ja wrzucam, czyli montmorylonitu. Boże, jest, przepraszam Was. Yy, wraz z wodą, ja tak suplementuję sobie od czasu do czasu akwaria w minerały, i to bardzo często powodowało mi trochę zmianą przewodności w akwarium, przynajmniej na krótki czas, i przechodzeniem wylinek również przez samice, co uruchamiało jednocześnie samców i miałem kocioł w zbiornikach po takich zabiegach yy, i to jest jedna z takich form, w jakie ja mobilizuję krewoty, krewetki do rozmnażania się, ale wydaje mi się, że taką najmocniejszą metodą to jest właśnie sezonowość, że tak naprawdę najmocniej te krewetki są mobilizowane do okresu czy do działania rozrodczych właśnie wtedy kiedy przychodzi wiosna. I powiem wam szczerze, że z taką skutecznością nie udało mi się nigdy zmobilizować krewetek samemu stosując różne triki, ponieważ różne osoby wam Mogą podawać różne metody, między innymi taką też obserwowalną wersją czy sposobem na, na mobilizowanie krewetek do rozrodu jest albo zrobienie podmianki wody, albo zmiana temperatury w krewetkariu. Z czego to wynika, tak naprawdę Wam nie powiem. Bardzo możliwe, że krewetki wtedy dają się trochę oszukać, że zmienia się pora roku, i w związku ze zmianą temperatury najwyższy czas przedłużyć swoją linię. Być może tak to działa, no ale tego, tego moi drodzy nie jestem pewny na 100%. Natomiast wiem, że takie metody są też stosowane na hodowlach. I od czasu do czasu one wychodzą. Często właśnie też podmiana wody, jakaś większa, mobilizuje krewetki, z racji na to, że, że i się przewodność zmienia, zazwyczaj obniża się, ponieważ jeżeli długo nie podmieniacie wody, ta przewodność w akwarium w sposób naturalny, z racji na dodawanie pokarmów, odchodów, krewetek itd., tak ona wzrasta. Inna metoda to jest właśnie, bodajże, to jest dziwne obniżenie temperatury. Natomiast, natomiast, no nic nie funkcjonuje tak jak wiosna. Więc chyba, chyba coś moi drodzy, moi mili w temacie jest, że kiedy pojawia się wiosna, to zaczyna się ruch w interesie i również krewetki odczuwają działanie swojego amora. A jest jeszcze parę słów o tym zbiorniczku, który widzicie. To jest zbiornik, który jest u mnie w biurze. I ten zbiornik jest zbiornikiem, na którym mi bardzo zależy, ponieważ to jest parę takich nietypowych, fajnych pintosów, m.in. z baklainami. W tym tygodniu dołożyłem też czerwone, bo o, chciałem, żeby troszkę urozmaicić wygląd tego zbiornika. No i powiem Wam bardzo miłe tutaj zaskoczenie, ponieważ z czarnych z 7 czy z 8 sztuk, trzy samice z jajkami, przypatrzyłem. Jedną czerwoną sztukę Pinto i tak już przerzuciłem z jajkami, ponieważ sobie z hodowli, o właśnie, widzicie, wziąłem dziewczynkę z jajkami. Tych jajek już mogę wam powiedzieć, bo, bo to już dwa dni minęło od nagrywania surówki pod ten materiał. Tych jajek samica nie zrzuciła, ma się dobrze i oczekuję na młode. No i jedna z samic mi już młode wyrzuciła, i, i widzę, że jakieś sensowne. Wzory się tam pojawiają, więc na pewno za 2-3 miesiące, kiedy już więcej będzie tych zrzutów, yy, zrobimy filmik z jakimś update'em. Napiszcie mi, moi drodzy, też w komentarzu, jakie macie doświadczenie z sezonowością. Czy u Was też tak to wygląda, że krewetki na wiosnę się odpalają? A najchętniej to, to pod, podrzućcie zdjęcia baniaczka albo krewetek jakiś na Facebooku. No nie, żebym też mógł poglądać, jak Wam idzie Wasza hodowla i co Wam wychodzi. A jeszcze słuchajcie, takie małe ogłoszenie reklamowe sobie pozwolę Wam podrzucić, ponieważ nie mówiłem tego jeszcze oficjalnie na YouTubie, ale w końcu wystartował nasz sklep. On powolutku ubiera się, że tak to ujmę, w produkty. Na, na razie macie parę bazowych i parę fajniejszych krewetek wrzuconych. Ale też macie powoli wrzucane bucki, no i liście ketapangu myślę, że bardzo konkurencyjnie są dostępne. No i w związku z tym, moi drodzy, że ten sklep jakoś tam odpaliliśmy, a ja go jeszcze za bardzo nie promowywałem w internetach. Boże, w internetach, o kurczę, to, 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 to było dobre słowo, no ale tam nieważne. Nie promowałem go za bardzo w internecie. To w związku z tym, skoro jesteście moimi widzami, to, to uważam, że warto yy, jakiś fajny start tutaj spowodować. Więc 5% dla pierwszej 30, która się zarejestruje, yy, na zawsze gwarantowane w sklepie do czasu funkcjonowania farmy i sklepu. Yy, taki mały bonusik na przywitanie w sklepie mogę Wam zaproponować. Yy, myślę, że powinno Wam się to spodobać. No ale to mniej więcej o sklepie tyle. Ja będę starał się tam wrzucać nowe rzeczy. Odnośnie eksperymentów z podłożem nakręcę Wam chyba oddzielny film, bo kupa osób mnie pyta o podłoże i jak idą eksperymenty, więc zrobimy mały update, tak żebyście wiedzieli jak to wygląda, bo temat jest dość szeroki i dość duży. I to na oddzielnym filmie myślę, że na spokojnie omówię. No i słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że temat Was zainteresował. Dajcie znać w komentarzach, jak to u Was wygląda. No i do następnego filmu, trzymajcie się pa!